Był 28 sierpnia 1939 roku, poniedziałek, dworzec kolejowy w Tarnowie. To była ciepła sierpniowa noc. Pomimo późnej pory, na dworcu tej nocy był spory ruch. W mieście panował jednak nastrój podwyższonego napięcia, spowodowany wyczekującą wojną, która mogła zacząć się w każdej chwili. Nagle, krótko po godzinie 23, na dworcu rozległ się potężny wybuch, który zabił kilkadziesiąt osób. Nie było wątpliwości, na dworcu podłożono ładunek wybuchowy, który taki właśnie miał cel – zabić jak najwięcej ludzi. Pytanie, kto był autorem zamachu, dlaczego to zrobił, jakie były jego dalsze losy. W dzisiejszym materiale opowiemy Wam o jednym z najgłośniejszych i największych zamachów terrorystycznych przedwojennej Polski. Zanim zaczniemy nasz materiał, pozwólcie, że przedstawię Wam partnera dzisiejszego odcinka. Jest nim Surfshark, usługa, która oferuje bezpieczeństwo w korzystaniu z internetu. Surfshark dba o Wasze dane osobowe w sieci, gwarantuje anonimowość. Dzięki temu możecie m.in. uniknąć reklam, które dostosowywane są pod Wasze wyszukiwania. Ponieważ Surfshark skutecznie omija blokady geograficzne, daje Wam też możliwość korzystania z materiałów, które nie są w Polsce dostępne, a tym samym podróżować po całym świecie za jednym kliknięciem. Każdy może wypróbować Surfsharka, a jeśli nie jest to to, czego szukasz, to nie ma problemu. Masz 30 dni na anulowanie subskrypcji i zwrot pieniędzy. Firma przygotowała dla widzów kanału Oblicza XX wieku specjalnie dedykowaną ofertę promocyjną. Korzystając z mojego kodu promocyjnego, otrzymacie 83% zniżki oraz 3 dodatkowe miesiące za darmo. Wystarczy kliknąć w link w opisie lub w przypiętym komentarzu pod filmem. A teraz przejdźmy już do tematu filmu. Tarnów, 1939 rok. Pozornie w mieście nie dzieje się nic nadzwyczajnego. Panuje wprawdzie groźna atmosfera spowodowana nadchodzącą wojną, ale takie nastroje były widoczne w całym kraju. Tarnów był specyficzny, gdyż Polacy stanowili w nim nieco tylko ponad 50% mieszkańców. Spośród wszystkich 55 tysięcy prawie połowę stanowili Żydzi. W mieście mieszkało też paręset Ukraińców. W drugiej połowie lat 30. Tarnów był areną walki politycznej pomiędzy rządzącym obozem Zjednoczenia Narodowego a socjalistami i komunistami. Poza walką polityczną oraz incydentami antysemickimi, Tarnów nie był miejscem aktów terrorystycznych na wielką skalę. Wszystko zmieniło się w sierpniu 1939 roku. W całym kraju dochodziło do licznych aresztowań niemieckich dywersantów i terrorystów. W Tarnowie również dawało się odczuć wojenną aurę. Tydzień przed wojną zarządzono tam tajną mobilizację alarmową, zmobilizowano też część rezerwistów, a cywile zaczęli kopanie rowów obronnych. Napiętą atmosferę teraz miał dodatkowo spotęgować zamach, który pod względem liczby ofiar był jednym z największych, a może nawet największym aktem terroru w przedwojennej Polsce. Zacznijmy jednak od początku. Jest 24 sierpnia. Tego dnia niemiecka radiostacja we Wrocławiu nadała dziwny komunikat. Jego treść była następująca. Meldunek specjalny. Koledzy dr Funk i Echenholz mają natychmiast podjąć pracę, a następnie się zgłosić. Wiadomość ta była skierowana do centralnej postaci naszego materiału, do Antona Guzego. Guzy miał wówczas 31 lat, z zawodu był ślusarzem, mieszkał w Bielsku. Wywodził się z mieszanego małżeństwa, ojciec był Polakiem, a matka Niemką. On sam utożsamiał się z Rzeszą. Nie wiemy kiedy dokładnie, ale został on zwerbowany przez wrocławską Abwerę i należał do antypolskich grup sabotażowo-dywersyjnych. Im bliżej było wojny, tym szybciej mnożyły się antypolskie prowokacje, incydenty i akty terroru. Komunikat przekazany przez radio był dla Guzego oczywisty – przystąpić do akcji, do której przygotowywał się już dłuższy czas. Anton miał dwóch wspólników – niejakiego Hesslera oraz Neumana.
Obaj byli Volksdeutschami oraz agentami nazistowskiego wywiadu. Anton Guzy był prawdopodobnie ich podwładnym. 17 sierpnia cała trójka była już w posiadaniu materiałów wybuchowych, które przechowywano w fabryce, w której pracował Neumann. W nocy z 18 na 19 sierpnia przetransportowano ładunki z Bielska do Lwowa. Teraz czekali na znak. Sygnałem przystąpienia do akcji miał być komunikat radiowy, o którym wspominaliśmy wcześniej. Komunikat nadano 24 sierpnia. Trójka zamachowców na dzień zamachu wybrała 28 sierpnia. Tego dnia Anton Guzy pojawił się na dworcu głównym w Krakowie. To tam Neumann przekazał Guzemu dwie walizki z materiałem wybuchowym, który miał już wbudowany i ustawiony mechanizm bomby zegarowej. Do dziś nie wiemy, kto ładunek przygotował i ustawił. W każdym razie, wieczorem Guzy miał udać się do Tarnowa i tam podłożyć ładunek, ale na pociąg nie zdążył. To pierwsze niedopatrzenie niezbyt rozgarniętego Guzego. Było już po godzinie 20, gdy Anton Guzy wyjechał taksówką z Krakowa do Tarnowa. Dalej plan był prosty. Obydwie walizki miały zostać ulokowane na tarnowskim dworcu w przechowalni bagażu. Zaraz po tym Guzy miał zakupić bilet i wrócić wagonem spalinowym Lux Torpeda do Krakowa, który z dworca wyjechać miał po godzinie 23. W Krakowie po całej akcji odebrać miał go Neumann i na tym całe przedsięwzięcie miało się zakończyć. Początkowo wszystko szło zgodnie z planem. Guzy dotarł na dworzec w Tarnowie, zapewne jeszcze około godziny przed 23. Krótko po przyjeździe zostawił walizki z bombą w przechowalni bagaży. Pozbył się kwitu, by w razie zatrzymania nie być podejrzanym. Jego zachowanie wydaje się być nieco dziwne. Zaraz po tym, jak gdyby nigdy nic, udał się na piwo do dworcowej restauracji oraz nie spiesząc się, przechadzał się po okolicy. W końcu zakupił bilet na Lux Torpedę do Krakowa. To wydaje się beztroskie zachowanie na dworcu, na którym podłożona została bomba, jest dziś obiektem ciekawych teorii, ale o tym za chwilę. Bomba była więc już podłożona. Guzemu pozostało czekać na wybuch i w międzyczasie uciec z Tarnowa Lux Torpedą. Warto jednak zaznaczyć, że po godzinie 23 miało wydarzyć się coś jeszcze. Krótko po tej godzinie na pierwszy peron miał zajechać inny pociąg przybywający z Krakowa. Niewykluczone, że Guzy i jego kompanii mieli nadzieję, że bomba zdąży zabić też liczne tłumy, które wejdą na dworzec wysiadając z tego właśnie pociągu. Ale w tym miejscu plan Guzego zaczął się chwiać. Po pierwsze okazało się, że pociąg z Krakowa ma opóźnienie, ofiar zatem będzie mniej. No i druga tajemnicza sprawa. Otóż Lux Torpeda, która miała zabrać Guzego do Krakowa, miała podjechać mniej więcej w tym samym czasie, w którym nastąpić miał wybuch. Dlatego Guzy być może poważnie się zdziwił, gdy nagle okazało się, że wybuch nastąpił przed pojawieniem się Lux Torpedy. Stąd dociekania niektórych publicystów, że Anton Guzy także miał być ofiarą. Tarnowianin Mirosław Biedroń, który w XXI wieku badał tę sprawę, pisał: w zeznaniu Guzy mówił, że Neumann umówił się z nim, iż będzie na niego czekał na dworcu w Krakowie, gdy wróci z Tarnowa właśnie Lux Torpedą. Wszystko wskazuje więc na to, że Neumann chciał, aby Guzy zginął podczas zamachu czekając na pociąg. Tym samym pozbyłby się jedynego wykonawcy zamachu. To oczywiście hipoteza, ale bardzo prawdopodobna. Trudno bowiem spodziewać się, że Guzy wiedząc o godzinie wybuchu, 20 minut bez obaw siedziałby w poczekalni, a potem przeszedł na drugi peron i dalej wypatrywał pociągu. Trudno dziś ustalić szczegóły, czy Guzy miał zginąć od bomby, którą sam podłożył. Nie zmienia to jednak faktu, że gdy bomba wybuchła, Guzy nadal czekał na Lux Torpedę, a o godzinie 23.18 doszło do masakry na tarnowskim dworcu. Część ścian budynku od strony peronów było zburzonych. Wybuchła panika. Na podłodze leżały ciała zabitych i rannych, część ginęła pod gruzami, inni dusili się pyłem. Wielu zginęło na miejscu bezpośrednio od wybuchu. Niektórzy w wyniku poparzeń zmarli w szpitalu. Restauracja, w której Guzy spokojnie popijał piwo, została zrównana z ziemią. Zniszczony został posterunek policji oraz dach nad przechowalnią oraz pierwszym peronem. Tam, gdzie pierwotnie miał wjechać opóźniony pociąg z pasażerami z Krakowa, pojawiła się sterta gruzów. W potoku zamieszania niektórzy myśleli, że właśnie wybuchła wojna. Tarnowianin Roman Kolasiński, który w feralną noc pełnił w okolicy służbę wojskową, wspominał: wraz z kolegą staliśmy pod wieżą wodną, pełniąc służbę od 10 wieczorem. Noc była pogodna, ruch na dworcu duży, poborowi jechali do swoich garnizonów, wielu powracało z wakacji. Nasi zmiennicy mieli nadejść o północy. Zazdrościliśmy nieco kolegom pełniącym służbę na peronach, gdzie panował ruch, a na naszym posterunku pustka i ciemne planty kolejowe.
Rozprowadzający dbał o punktualne rozprowadzanie zmian i właśnie wtedy, gdy miałem wzrok zwrócony ku placowi, ujrzałem pomarańczowo-czerwony błysk oraz kłąb dymu i pyłu wydobywający się z budynku dworca, z miejsca, gdzie restauracja i wyjście z peronów. O dziwo do dzisiaj nie mogę sobie przypomnieć żadnego huku, tylko krzyk, lament biegających ludzi, kwik wjeżdżających koni dorożkarskich. Byłem zdenerwowany, spięty, coś mówiliśmy do siebie. Zdjęliśmy z ramion karabiny i przeładowaliśmy, rozglądając się w ciemnościach. Światła na placu bowiem zgasły. Przez dłuższy czas zdawało się nam, że za moment ktoś nas zaatakuje. Nic takiego nie nastąpiło. Dochodził do nas jedynie krzyki nawoływania. Trwaliśmy na miejscu, oczekując zawalenia się na nasze głowy ogromnej budowli zbiornika. Po zmianie warty poszliśmy na stację. Pył i gruz pokrywał rannych i trupy. Wokół straszliwy chaos i bałagan. Szok. Wśród ofiar śmiertelnych był m.in. 14-letni harcerz oraz 2,5-letnie dziecko. Do dziś nie znamy dokładnej liczby ofiar. Oscylują one od kilkunastu do nawet 35 zabitych i co najmniej kilkunastu ciężko rannych. W momencie wybuchu Anton Guzy stał na peronie wyczekując na luks torpedę. Gdy usłyszał wybuch bomby, którą podłożył, zachowywał się bardzo nerwowo. Pracownicy kolei zaczęli wydawać głośne komunikaty, aby na peronach nikt się nie ruszał. Ale wtedy Guzy zaczął uciekać, czym zwrócił na siebie uwagę jednego z kolejarzy, który dokonał obywatelskiego zatrzymania. Zaraz po tym Guzego przekazano w ręce policji. W trakcie zeznań zarzekał się, że tylko czekał na pociąg do Krakowa. Nie miał przy sobie niczego poza biletem, pozbył się przecież kwitu bagażowego. Policjanci spisali dane Guzego, ale niczego nie mogli mu udowodnić i postanowili go wypuścić. Ale prawdopodobnie jeden z funkcjonariuszy był zdziwiony specyficznym niemieckim akcentem w polskiej mowie Guzego. Niemców w Tarnowie nie było zbyt wielu. W całym kraju słyszy się o akcjach dywersyjnych Volksdeutschów mieszkających w Polsce. Dlatego jeden ze śledczych postanowił śledzić Guzego, by ustalić, jakie może mieć powiązania z Tarnowem. Szybko okazało się, że był on w mieście kompletnie obcą osobą, dlatego policja postanowiła zatrzymać go jeszcze raz. Do przesłuchania dochodzi nad ranem. Jest już 29 sierpnia. Guzy nie przyznaje się do winy. W końcu przyciśnięty przez policję zaczyna mówić i to ze szczegółami. Wymienił nazwiska Hesslera i Neumana oraz kilku innych. Szybko się okazało, że Hesslerów jest dwóch. To Henryk i Jakob, bracia, którzy prawdopodobnie obaj byli zaangażowani w zamach. Policja zdołała zatrzymać Jakoba Hesslera, ale z jego zeznań nic nie wynikało. Podczas konfrontacji Jakoba z Guzym obaj twierdzili, że się nie znają. Neumana prawdopodobnie nigdy nie złapano. Anton Guzy szczegółowo opisywał organizację zamachu, podając nazwy miast oraz nazwiska. W zeznaniach twierdził, że żałuje, iż w zamachu zginęli ludzie, gdyż był przekonany, że ładunek miał tylko wzniecić pożar na dworcu. Pytany, czy otrzymał za akcję pieniądze, odpowiedział: nie było mowy o jakimkolwiek wynagrodzeniu za to, co robiłem. Czynu przestępnego, jakiego dokonałem, dopuściłem się dlatego, że czuję się Niemcem. Informacje o zamachu szybko dostały się do prasy, ale gazety nie znały szczegółów. Aby nie wzbudzać psychozy i paniki wojennej, władze celowo informowały dziennikarzy o niższej liczbie ofiar niż w rzeczywistości. Wściekłe na Niemców społeczeństwo mogłoby wziąć sprawy w swoje ręce i dokonać masowych pogromów i samosądów na ludności niemieckiej w Polsce. Rząd obawiał się, że zamieszki wymkną się spod kontroli, dlatego dziś nie znamy dokładnej liczby ofiar zamachu w Tarnowie. Policja początkowo oszacowała je na 14 zabitych osób. Akta sądowe wymieniały 22 ofiary śmiertelne, aż wreszcie 31 sierpnia, dzień przed wybuchem wojny, niektóre organy prasowe podawały, że w zamachu zginęło aż 35 osób oraz było kilkunastu rannych. Dziś wiemy, że Tarnów nie był jedynym miastem, w którym doszło do eksplozji. Niemieccy dywersanci i Volksdeutsche dokonywali podobnych zamachów w takich miastach jak Nowy Sącz, Poznań i wiele innych. Wysadzano m.in. mosty, niszczono tory i linie kolejowe. Uszkadzano wszystko, co możliwe, byle utrudnić Polakom obronę podczas wojny. Ale żaden z tych aktów terroru nie był tak brzemienny w skutkach jak zamach w Tarnowie. Niestety na tym szczegóły kulisów zamachu się kończą. 1 września wybuchła wojna i w toku całego zamieszania nikt już nie rozpamiętywał jednego z największych zamachów II Rzeczpospolitej.
Do sprawy Starnowa wracali po latach historycy. W 1985 roku na łamach Przeglądu Zachodniego zamach Starnowa po raz pierwszy tak szeroko opisał historyk profesor Karol Marian Pospieszalski. Dotarł on do dokumentów, które dziś przechowywane są w Archiwum Państwowym w Krakowie. W pierwszym tomie akt znajdowały się obszerne zeznania Antona Guzego i Jakoba Hesslera, na podstawie których odtworzyliśmy kulisy zamachu oraz motywy sprawcy powiązanego z Abwerą. Drugi tom akt pochodził już z 1945 roku i obejmował niewielką ilość materiałów o domniemanych losach sprawców. Jakob Hessler najprawdopodobniej wymknął się sprawiedliwości, salwując się ucieczką. Według niektórych zeznań świadków, w okolicach 1941 roku Hessler miał się przechwalać współorganizacją zamachu w Tarnowie. Chciał z tego powodu pozować na bohatera. W 1944 roku uciekał na zachód wraz z cofającym się Wehrmachtem. Jego dalsze losy są nieznane. Podczas wojny duma rozpierała nie tylko Hesslera, ale z przeprowadzenia zamachu zadowoleni byli też oficerowie Abwery. W raporcie z 13 września 1939 roku zanotowali: widzieliśmy na miejscu Tarnowski dworzec i możemy poinformować, że została tam wykonana porządna robota. Według informacji Tarnowian, cała miejscowość była zupełnie przerażona. Do sprawy zamachu Starnowa wracali nie tylko mieszkańcy tej miejscowości, ale też historycy. Wśród nich byli m.in. profesor Stanisław Żerko, Tomasz Chinciński czy wspomniany Mirosław Biedroń. Namiary na ich teksty znajdziecie w bibliografii. Wydarzenia Starnowa są niczym brutalny wstęp do II wojny światowej. Dla mieszkańców tego miasta wojna zaczęła się właśnie wtedy, 28 sierpnia w Tarnowie. Zamach dokonany przez Niemców był więc symptomem nadchodzącego nieszczęścia. Na koniec istotna informacja. Co się stało ze sprawcą, z Antonem Guzym? Gdy przebywał w areszcie, trwała już wojna z Niemcami. Volksdeutsche często stanowili wsparcie dla nadchodzącego Wehrmachtu, wbijając przy tym nóż w plecy polskim siłom wojskowym. Guzemu nie pozwolono uciec. Został najprawdopodobniej rozstrzelany krótko po wybuchu wojny wraz z innymi Volksdeutschami w miejscowości Baranowo. Pochowano go w okolicy tamtejszego cmentarza żydowskiego. Dworzec, na którym doszło do zamachu, stoi w Tarnowie do dziś. O dramatycznych wydarzeniach sprzed lat przypomina zamieszczona tam pamiątkowa tablica. W tym materiale to już wszystko. Dzięki za wsparcie przez Patronite i też za wszystkie subskrypcje. Podziękowania również dla firmy Surfshark, która była partnerem dzisiejszego odcinka. Trzymajcie się i do zobaczenia.